Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku The Wall. Dzisiaj zajmiemy się wersją izraelską tego teleturnieju, która była realizowana w Polsce, w Transcolorze, w studiu Transcolor. Tam gdzie wersja polska i kilka innych. No a emisja miała miejsce na antenie kanału 13, czy jak to woli, Reszet 13. Od 7 lutego do 2 października 2018 roku. W sumie w jednym sezonie wyemitowano 18 odcinków. No a zasady były bardzo podobne do tego, co mieliśmy w Polsce. W każdym odcinku grała jedna para, która miała do przejścia 3 rundy, no i mogła maksymalnie wygrać 6 074 995 szekli. Tak tyle wnosiła maksymalna wygrana w pojedynczym odcinku izraelskiej wersji The Wall. No i cóż, najpierw była runda pierwsza, gdzie było 5 pytań z dwoma wariantami odpowiedzi. No i właśnie, no i tak jak w polskiej wersji, 3 kule spadały do kieszeni. No i właśnie, czy w zależności od tego, czy odpowiedź była dobra, czy zła, scenografia robiła się zielona lub czerwona, no i pieniądze albo wpływały na konto, albo z konta wypływały. W pierwszej rundzie najwyższa kieszeń to 12,5 tysiąca szekli. No i dalej. Po pierwszej rundzie jeden z graczy został odsyłany do kabiny izolacji, do pokoju izolacji. Tam stamtąd odpowiadał na pytania w rundach drugiej i trzeciej. I tam również decydował na temat kontraktu. No a drugi zawodnik zostawał sprowadzącym i po prostu decydował o rozmieszczeniu kul, podwajaniu, potrajaniu, etc., etc. Ponieważ, jeszcze należy powiedzieć, kto prowadził. Gospodarzem programu był Svika Hadar. Tak się nazywał prezenter, który prowadził izraelską wersję The Wall. No i co w tej rundzie drugiej? W rundzie drugiej, tak samo jak u nas, były dwie zielone kule, trzy pytania i dwie czerwone. Maksymalna kwota na ścianie to 125 tysięcy szekli. To jest najwyższa kieszeń w rundzie drugiej. Trzy pytania z trzema wariantami odpowiedzi. No i trzeba było odpowiadać. No i kule spadały ze ściany, ze stref do kieszeni. No i pieniądze albo wpływały, albo wypływały, w zależności od tego, czy odpowiedzi były dobre, czy złe. W rundzie trzeciej, podobnie jak u nas, cztery zielone kule na dzień dobry, potem trzy pytania z czterema wariantami odpowiedzi i cztery czerwone kule. No i właśnie najwyższa kwota w rundzie trzeciej na ścianie to 500 tysięcy szekli, pół miliona szekli. No i właśnie po trzech pytaniach, a przed rzutami karnymi, jak ja to nazywałem, czyli przed ostatnimi czterema czerwonymi kulami, gracz w pokoju izolacji albo podpisywał kontrakt, albo tego kontraktu nie podpisywał, tylko darł ten kontrakt na strzępy. No a jak liczono kontrakt, wysokość kontraktu, czyli tych pieniędzy gwarantowanych? A to było tak, że kwota, która została na koniec rundy pierwszej, plus 10 tysięcy szekli za każdą prawidłową odpowiedź w rundach drugiej i trzeciej. No i na 18 odcinków mieliśmy raz, dwa, trzy, cztery przypadki, kiedy kontrakt został podpisany czterokrotnie. Czyli 14 razy został podarty. 3 razy to podarcie kontraktu zakończyło się zerową wygraną, czyli 3 pary odeszły bez pieniędzy. No i tak wyglądała historia teleturnieju The Wall w Izraelu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.